Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. A teraz w Poranku Wnet otwieramy, czyli 8.33. To jest informacja dla tych, którzy chcą wyjść z domu. Spieszą się i myślą sobie, już zbliża się 9. Tak, zbliża się, jest za 27 minut. A my otwieramy największą niecodzienną gazetę, czyli Kurier Wnet, numer 95 kwiecień, ze specjalnym dodatkiem dotyczącym 60 dni wojny na Ukrainie. W studio Adam Gniewecki, autor kalendarium politycznego. W najnowszym Kurierze Wnet szeleści teraz nasza gazeta, po to, żebyśmy mogli zacytować i opowiedzieć Państwu i przypomnieć niektóre zdarzenia polityczne. To kalendarium dotyczy 60 dni wojny, bo uważamy, że powinniśmy dokumentować wojnę na Ukrainie jak najlepiej potrafimy. Nieprawdaż autorze? Tak, to prawda, panie redaktorze. Po pierwsze, dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Po drugie, jest to prawda. Powinniśmy dokumentować, powinniśmy spisywać i czyny, i rozmowy. Bo rozmowy często w polityce są nawet ważniejsze od czynów. Słowo polityka może bardzo dużo znaczyć. I dlatego trzeba to teraz spisywać, żeby później po pierwsze nikt się nie mógł wyprzeć, a po drugie było wiadomo, jak czyje stanowisko ewoluowało i w którym miejscu stało. To zacznijmy od 26 marca. 26 marca to 31 dzień wojny w stolicy Kataru. Podczas forum liderów prezydent Władimir Zełenski powiedział online: apeluje o zwiększenie eksportu energii, by każdy w Rosji zrozumiał, że nie można wykorzystywać dostaw surowców do szantażowanych krajów. Zaś 30 marca ONZ wyznaczyła 3 ekspertów do spraw praw człowieka w celu przeprowadzenia śledztwa w sprawie możliwych zbrodni wojennych popełnionych podczas wojny na Ukrainie. I to świadczy o tym, że już w kilka dni po rozpoczęciu wojny, a w tym przypadku w niecały tydzień, już było wiadomo, że, przepraszam, w 32 miesiąca wojny tydzień, już było wiadomo, że ta wojna jest wojną zbrodniczą. Z kolei 31 marca, o tym za chwilę państwu opowiemy, bo mamy połączenie z Wilnem. Czesław Okińczyc, polityk, mecenas i właściciel z Radia z Nadwili, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry państwu, dzień dobry drodzy słuchacze i panie redaktorze. Dzisiaj ważny dzień w stosunkach polsko-litewskich. Otwieramy. Prezydent Andrzej Duda poleci do Wilna i wspólnie z prezydentem Litwy otworzą interkonektor gazowy i nastąpi kolejne połączenie energetyczne Polski i Litwy. Nieprawdaż? Tak, oczywiście. Jesteśmy bardzo zadowoleni tym faktem i cieszymy się, że inicjatywa dwóch państw jeszcze z 2015 roku dzisiaj zostanie uroczyście otwarta. Tym pokazujemy, że jeszcze 7 lat temu myśleliśmy o tym, że w jakiś sposób uniezależnić się od rosyjskiego gazu. I wtedy te decyzje Polski i Litwy były słuszne i dziś mamy duże święto. Święto, bo Litwa będzie gościć prezydenta Andrzeja Dudy, który jest swego rodzaju liderem w regionie. Dzisiaj w ramach pomocy dla Ukrainy, w ramach informacji dla całego świata o tym, co się dzieje na Ukrainie. I widzimy, jak Zełenski przyjmuje zawsze uroczyście i z dużym podziękowaniem prezydenta Dudę i prezydenta Gitanasa Nausiedę. Także dziś ten naprawdę silny sojusz jest realizowany dodatkowo poprzez ten gazowy interkonektor Litwa-Polska.
jakby w pełni będzie wykorzystywany już w październiku, ale już są próby podawania gazu z Litwy do Polski, z Polski do Litwy. I można powiedzieć, że marzenia Czesława Okińczyca, który dba o te stosunki polsko-litewskie, się spełniają. No to jest fakt, że sąsiedzi muszą ze sobą zawsze się dogadywać, zawsze musimy pamiętać nasze piękne karty wspólnej historii. Zawsze, kiedy byliśmy razem, to Litwa i Polska, albo Rzeczpospolita obydwu narodów, zawsze była mocna i silna. Jasne, jest pewien postęp w tematach pisowni nazwisk. Jeszcze nie możemy pisać w paszportach imienia i nazwiska ze znakami diakrytycznymi, ale sądzę, że to też tylko kwestia czasu. Z kolei z 1 maja ta ustawa weszła w życie i w pierwszym dniu 10 osób, Polaków, zgłosiło się o zmianę nazwiska. Więc to już są rzeczy pozytywne, to jest pozytywny ruch, więc bądźmy dobrej myśli. Są jeszcze różne niesnaski w dziedzinie oświaty, ale tu czasami trudno zrozumieć, czy one są, mają podłoże narodowościowe, czy ta restrukturyzacja szkolnictwa, gdzie małe szkoły są jakby dołączane do większych albo zamykane na rzecz większych, to oczywiście jest kwestia bardzo delikatna i rząd musi 10 razy rozważyć, czy podejmować takie decyzje, szczególnie w kontekście dobrych stosunków z Polską. Te wszystkie decyzje mają być podejmowane w uzgodnieniu z mniejszością polską. Więc jest jeszcze dużo co do zrobienia, ale to jest na lokalnym rynku. Jeżeli mówimy o globalnym rynku, o globalnej sytuacji, na pewno jest ogromnym wydarzeniem w całym regionie, że mamy dziś gazowe połączenie z Polską i w taki sposób ten gaz może jakby siec i z Polski do Litwy, z Litwy do Polski, więc wzajemnie możemy pomagać w razie potrzeby. Adam Gniewecki ma do pana mecenasa pytanie. Krótkie pytanko. Skąd będzie pochodził gaz? Znaczy oczywiście mamy terminal gazowy LNG i stąd będzie gaz pochodził. No, mamy różne dostawy. Głównie były dostawy z Norwegii, ale też ostatnio mieliśmy też dostawy z Kataru. Więc ja sądzę, że ten terminal nie był w pełni wykorzystywany, dopóki korzystaliśmy z gazu rosyjskiego, ale dziś już na pewno ten terminal będzie wykorzystywany na 100% i będzie na pewno to duża korzyść dla gospodarek obydwu krajów. Chodziło mi właśnie o to, że ten gaz nie będzie przypływał na Litwę rurociągami, tylko będzie przypływał statkami, prawda? Tak, tak. Dziękuję tak, bardzo. To potwierdzam, absolutnie. I w dwie strony ten gaz będzie mógł płynąć. Bardzo serdecznie za krótką rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Wszystkiego najlepszego słuchaczom w Polsce. Jeszcze raz w imieniu całej Litwy dziękujemy Polsce, że Polska jest tak aktywna w pomocy uchodźcom ukraińskim, w pomocy Ukrainie różnorakiej. My tu, Polacy na Litwie, jesteśmy dumni z tego, jak Polska zareagowała na tą faszystowską wojnę Putina z Ukrainą. Jeszcze do tego dodajmy, chociaż po trzech kropkach i wykrzykniku, że wspólnie z Radiem z Nadwili tworzymy Radio UNET, radio po białorusku, bo nie zapominamy o naszych przyjaciołach z Białorusi, którzy uciekli, wyemigrowali przed reżimem Łukaszenki. Też mamy nadzieję, że któregoś dnia ten świt wolności będzie również w Mińsku i skończy się reżim Łukaszenki. No jesteśmy bardzo wdzięczni za współpracę z Radiem Wnet. Panie redaktorze, panu składamy wyrazy wdzięczności, ale też oczywiście trzeba podkreślić, że ten projekt także jest wspierany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej i ten program, który tworzymy wspólnie dla Białorusi, Radio z Nadwili dochodzi w głąb 150 kilometrów do Białorusi, dociera do ludzi, oni wiedzą prawdę, a prawda to jest
pierwszy krok do wolności, do demokracji. Jesteśmy przekonani, że wraz z upadnięciem reżimu Putina padnie reżim Łukaszenko i Ukraina i Białoruś staną się państwami demokratycznymi i wspólnie Litwa, Polska, Białoruś, Ukraina będziemy tworzyć mocny związek państw demokratycznych w tym regionie, tak jak kiedyś to było przez wiele setleci. Oby tak się stało. Czesław Okińczyc, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Wszystkiego najlepszego słuchaczom w Polsce. I nie mam odpowiedniej piosenki, żeby podkreślić te słowa Czesława Okińczyca. Patrzę i ta ZAZ jednak w jakiś sposób się do nas uśmiecha. Posłuchamy w takim razie piosenki w języku francuskim. To trochę naszą kroniką polityczną. Adam Gniewecki w studio i tak przysłuchając ZAS zastanawialiśmy się, kiedy to był prezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie, kiedy był na placu Zamkowym, w Zamku Królewskim, kiedy było to przemówienie. To był 26 marca, 31 dzień wojny, bo pod tą datą w kalendarium Adama Gniewackiego jest cytat: na zakończenie swojej wizyty w Polsce Joe Biden wygłosił przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Rozpoczął je od słów Jana Pawła II: nie lękajcie się. Mamy święty obowiązek w ramach artykułu 5 NATO, by chronić każdej piędzi terytorium NATO, każdego sojusznika NATO. Potępił Rosję, rosyjską inwazję i zapowiedział, że świat czeka długa walka demokracji z autokracją. To było 31 dnia wojny. To było 31 dnia wojny i w pełni bym wierzył i radował się słowami prezydenta Bidena, gdybym niestety nie znał z historii września 39, kiedy odbyła się tak zwana dziwna wojna dwutygodniowa, gdzie Niemcy napadły na Polskę, a Francja i Anglia stały z bronią u nogi. Jest taki wiersz Szymborski: nic dwa razy się nie zdarzy. Miejmy nadzieję, że to prawda. A ja bym chciał poruszyć inną sprawę. Mianowicie, może państwu przeczytam, był to 29 marca, 34 dzień wojny. Ukraiński portal Europejska Prawda podał, że po ataku Rosji na Ukrainę niemiecki minister finansów powiedział ambasadorowi Ukrainy w Berlinie, że Ukraina ma tylko kilka godzin, więc sprzeciwił się dostawom broni do tego kraju i odłączeniu Rosji od SWIFT. Według ambasadora, który określił tę rozmowę jako najgorszą w swoim życiu, niemiecki minister chciał już rozmawiać o okupowanej przez Rosjan Ukrainie z marionetkowym rządem Rosji. Co może nasuwać nam ta notatka za skojarzenie? Czyżby Niemcy z góry znali datę wybuchu wojny i plany Putina? To jest tylko pytanie. I jeszcze jeden cytat krótki, który jest związany z tą sprawą. Prezydent Ukrainy w opublikowanym nagraniu, i to był dzień 3 kwietnia, 39 dzień wojny, prezydent Ukrainy w opublikowanym nagraniu zaprosił byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel i byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego do Buczy, by przekonali się, do czego prowadzi polityka ustępstw wobec Rosji. I to są chyba dwa cytaty komplementarne. To skoro o ustępstwach, to wracamy do 34 dnia wojny, 29 marca. Ministrowie obrony Polski i Czech zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w spotkaniu szefów MON państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie z powodu stosunków Węgier do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dlatego spotkanie odwołano. Tego samego dnia wicepremier Piotr Gliński w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel powiedział: jesteśmy przekonani, że od losu Ukrainy zależy los całego świata. I dodał: przez długi czas zarzucono nam, że mamy rosyjską paranoję. W końcu jednak cały świat widzi, jaka naprawdę jest Rosja. A ja może dalej pozostanę przy sprawie, powiedziałem, u współautorów tej wojny, mianowicie sprawie niemieckiej. I tak napisał ambasador niemiecki w Berlinie: na miłość boską, jak mogliście pozwolić na tę paradę hańby w środku Berlina?
Po przejechaniu przez miasto kolumny z flagami ZSRR i odegraniu hymnu Rosny napisał na Twitterze do burmistrz niemieckiej stolicy ambasador Ukrainy w Niemczech. I to w dalszym ciągu nam pokazuje podejście niemieckie, które się właściwie prawie nie zmienia przez cały czas. Tak jak mówiłem, że kronika pokazuje ewolucję, ta ewolucja tutaj właściwie drepce w miejscu. Krok do tyłu, dwa kroki do przodu, krok do przodu, dwa kroki do tyłu. A z kolei 40 dnia wojny, 4 kwietnia, prezydent Francji zaczął wycofywać się ze słów, które powiedział kilka dni wcześniej. Prezydent Francji, który wcześniej powiedział, że nie nazwałby Putina rzeźnikiem, oświadczył: mamy bardzo wyraźne przesłanki, by sądzić, iż siły rosyjskie są odpowiedzialne za zbrodnie wojenne na Ukrainie, i dodał, że potrzebne są nowe sankcje przeciw Rosji. I wreszcie doczekaliśmy się samokrytyki ze strony Niemców, o których dzisiaj tak dużo mówię. Otóż 5 kwietnia, 41 dnia wojny, dziennik Die Welt napisał: zmiana kursu przez Olafa Scholza 27 lutego była spowodowana strachem, a nie odwagą. Ukraina była okłamywana, zaś za kulisami nadal utrzymywano bliskość z Rosją. To jeden z powodów, dla których masakra w Buczy była możliwa. Rząd niemiecki ponosi teraz część winy za masakry w Buczy i Mariupolu. Bardzo twarde, ciężkie i bolesne słowa ze strony prasy niemieckiej w kierunku rządu niemieckiego. To się w tym kraju od dziesiątków lat nie zdarzało. Nie, z kolei 7 kwietnia, 43 dzień wojny, i mamy oświadczenie, czy deklarację, czy rezolucję Parlamentu Europejskiego, który domaga się pełnego embarga na import rosyjskiej ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu. Taką rezolucję podjął Parlament Europejski. Z kolei Amerykanie zezwolili na szybkie zaopatrywanie aliantów w walce. Wrócili do ustawy z II wojny światowej, która zezwala na szybką sprzedaż broni. Wtedy to była broń do walki z Niemcami, teraz to jest broń dla wojska ukraińskiego do walki z rosyjskim najeźdźcą. Dodam, że prezydent Biden zobowiązał się, że w ciągu 72 godzin zrealizuje, czyli dostarczy na miejsce każde zamówienie na broń przysłane przez Ukraińców. Ale chciałbym teraz przenieść się do sprawy papieża Franciszka, który podczas mszy Wigilii Paschalnej powiedział, że potrzebne są gesty pokoju oraz dzieła pojednania w czasie naznaczonym przez grozę wojny. Apelował o miłość i braterstwo, zaś do Ukraińców powiedział z wielkim wyczuciem: towarzyszymy wam odwagi, apel do armii oraz narodu ukraińskiego o odwagę oceniono jako konieczny i szczególnie trafny. Albowiem Ukraińcy nie są znani z odwagi. Tutaj podam, że na samym początku wojny, już z pamięci nie będę czytał, papież pojechał do ambasady rosyjskiej w Watykanie prosić o przerwanie wojny, kiedy zwyczajem dyplomatycznym na całym świecie, bo był to precedens, jest to, że szef państwa, a najczęściej minister spraw zagranicznych, wzywa ambasadora danego kraju do siebie. Papież tutaj wykonał gest bardzo dziwny, tak jakby chciał być podległy Putinowi. Był to gest chyba niepotrzebnej pokory. Tak mi się zdaje. Może mam za mały rozum. 8 kwietnia, 44 dzień wojny. Tokio wydaliło część dyplomatów rosyjskich, a przewodnicząca Komisji Europejskiej i szef dyplomacji europejskiej byli w Buczy, gdzie obejrzeli między innymi masowe groby zamordowanych przez Rosjan mieszkańców miasta. To był 8 kwietnia. I co dalej? Przerzucamy strony. Otóż, I jeżeli mogę się zająć następnym dniem wojny, byłby to dzień 58, 22 kwietnia, kiedy to niemieccy intelektualiści w liczbie 18 szerzej nieznanych lub prawie nieznanych opinii publicznej osób, w liście otwartym wezwali kanclerza Olafa Scholza do wstrzymania dostaw broni na Ukrainę, tak jakby dotąd dużo ich szło.
a Kijów do poddania się i zaprzestania stawiania oporu Rosjanom. Piszą, mimo doniesień o sukcesach armii ukraińskiej, jest ona znacznie gorsza od rosyjskiej i ma wielkie szanse na wygranie tej niewielkie szanse na wygranie tej wojny. Ceną długotrwałego oporu militarnego, niezależnie od możliwości sukcesu, będzie więcej zniszczonych miast i wsi oraz więcej ofiar wśród ludności ukraińskiej. Dostawy broni i wsparcia wojskowego ze strony NATO przedłużają wojnę i sprawiają, że rozwiązanie dyplomatyczne jest odległe. Ich zdaniem Ukraińcy powinni się poddać w zamian za obietnicę zawieszenia broni i znalezienia rozwiązania politycznego. Twierdzą, że dominującą logikę wojny trzeba zastąpić odważną logiką pokoju i stworzyć nową europejską i światową architekturę bezpieczeństwa z udziałem Rosji i Chin. Nasz kraj nie może tu stać na uboczu, ale musi odgrywać aktywną rolę. Napisano. List podpisany przez grono zacnych i wielbiących pokój osób ze świata niemieckiej polityki, nauki oraz kultury opublikował dziennik Berliner Zeitung. Zwracam uwagę, że według tych państwa, zresztą nieznanych nikomu intelektualistów, architektura bezpieczeństwa ma się opierać na konstrukcjach dwóch największych architektów w tej dziedzinie, czyli Rosji i Chin. Tak, tyle w liście intelektualiści niemieccy. Takie pytanie państwu zadam. Czy pamiętają państwo, którego dnia wojny była wizyta prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Litwy, Łotwy i Estonii w Kijowie? Czy państwo pamiętają? Chwila na odpowiedź. No oczywiście tej odpowiedzi nie usłyszę. 13 kwietnia, 49 dzień wojny. Wtedy prezydenci byli w Kijowie, a w 48 dnia wojny, już tak zostanę przy tych Japończykach, rząd Japonii zatwierdził kolejne sankcje wobec Rosji polegające na zamrożeniu aktywów dalszych 28 rosyjskich organizacji i 398 Rosjan, w tym córek prezydenta Putina i szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergieja Ławrowa. I teraz tak, zamknę kurier, bo zobaczyłem, że pan Adam Gniewecki ciąg dalszy, bo oczywiście powstaje dokumentacja polityczna kolejnych dni, tych dni, które są po 61 dniu wojny, 25 kwietnia, to jest 61 dzień. Sekretarz obrony USA oświadczył, że jego kraj chce, by Ukraina była suwerenna i mogła się bronić, a Rosja osłabła, by nie mogła więcej robić tego, co obecnie robi na Ukrainie. I dodał, że celem Ameryki jest to, by Rosja nie mogła szybko się odbudować. Piękny cel i bardzo mi się to podoba. I dodam od razu w tym samym temacie. Otóż 26 kwietnia, czyli nazajutrz, był to 62 dzień wojny, czytam. Poruszymy niebo i ziemię, by zapewnić Ukrainie pomoc wojskową. Putin nie wyobrażał sobie, że świat stanie za Ukrainą, ale my wierzymy w jej zwycięstwo i wiemy, że potrzebuje naszej pomocy. Teraz, jak i w przyszłości, gdy wojna się skończy, oświadczył sekretarz obrony USA Lloyd Austin, otwierając spotkanie przedstawicieli resortów obrony kilkudziesięciu krajów NATO i spoza paktu w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech. To ponieważ kalendarium kończy się 4 maja, to na zakończenie, bo jest już godzina 9. Wczoraj prezydent Rosji Władimir Putin całkowicie się przeliczył w swoich wojennych kalkulacjach, powiedział kanclerz Niemiec, a Komisja Europejska zaproponowała zamrożenie aktywów patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla w ramach sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Taką wiadomość podała agencja Reutera i taką wiadomością kończymy przegląd państwa. Zachęcamy do czytania Kuriera Wnet, kalendarium politycznego, ale nie tylko, rozmaitych rozmów, rozmaitych analiz. Większość Kuriera Wnet poświęconego Ukrainie. 95 numer Kuriera Wnet i proszę się, żeby państwa nie zmyliło, że napisane jest kwiecień. Jak kupią państwo Kurier Wnet, to proszę kwiecień przekreślić i napisać maj.
bo to jest majowe wydanie Kuriera Wnet. Panie Adamie, sąsiedzie, serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Adam Gniewecki był jego gościem, a teraz wiadomości i Ignacy Bojaryn. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.